Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście. Przede wszystkim chciałem króciutko odnieść się do wczorajszej uchwały, którą podjęliśmy, a dotyczy ona możliwości używania silników spalinowych do Łodzi. I po pierwsze, tutaj chcę Państwu powiedzieć, bo tutaj już na internecie czytam, na Facebooku wszędzie różne komentarze o takich pozytywnych, bo skrajnie niepozytywne, no ale to można by się tego spodziewać. Proszę Państwa, ten projekt uchwały był przygotowany już w poprzedniej kadencji Rady Powiatu. Tylko zabrakło odwagi radnym do tego, żeby ten projekt przegłosować. Myśmy zdecydowali się, że zaryzykujemy, że jeżeli nie spróbujemy, nie zobaczymy, jak to nam w praktyce wypali, no to po prostu będziemy ciągle pozbawieni faktycznej wiedzy na ten temat. Ale to nie jest tak, że podjęliśmy wczoraj uchwałę i od dzisiaj można pływać łodziami, silnikami spalinowymi. Proszę Państwa, ta uchwała dopiero wejdzie w życie wtedy, kiedy zostanie ogłoszona w monitorze wojewody i 14 dni od dnia tego ogłoszenia. Z praktyki dotychczasowej wiemy, że niestety wystąpiły już sytuacje, gdzie podobne uchwały zostały przez wojewodę uchylone. Przez wojewodów w innych województwach uchylone. W naszym województwie zdaje się też taki przypadek. Dobiegniemy. W związku z tym, no musimy jeszcze spokojnie tutaj poczekać, jeżeli ktoś już przygotował sobie środki finansowe i chce kupować te silniki, to spokojnie. Po drugie, jest tu ograniczenie do 10 kW. Nie koni mechanicznych, tylko kW, tak? To też jest istotna sprawa. Następna rzecz, która tutaj bardzo dużo emocji wzbudziła, to dlaczego wprowadziliśmy ograniczenie godzinowe. Czyli od godziny 10 do godziny 18 do końca września i od godziny 10 do zmroku od 1 października góry. Proszę Państwa, musicie i doskonale na pewno większość z Was zdaje sprawę, że w ogóle, żeby tą uchwałę wypracować i poddać pod głosowanie, to musieliśmy pogodzić interesy, tak to powiem, i oczekiwania różnych grup społecznych, które lobbowały albo za, albo przeciw, bo były i takie, bo nie ma co ukrywać. W związku z tym, dlaczego godzina 10 od godziny 10? Ja znam takie sytuacje, bo troszeczkę ten temat pośledziłem po różnych materiałach i źródłach, że są jeziora, na których dopuszczono możliwość pływania dopiero od godziny 14 na przykład. Od godziny 14 do 20. Dlaczego od 10? Bo drodzy Państwo, tutaj wiele głosów było takich, że wędkarze śmieją się z nas, bo jakże ktoś ma przy normalnych zmysłach przecież nie sądzi, że wędkarz, który chce wędkować z Łodzi, wypływa o godzinie 10. No przecież nie zdajemy sobie sprawy, że nie wypływa o godzinie 10, tylko wypływa często jeszcze o zmroku. Z tym, że w ogóle nie ma możliwości, żeby dopuścić możliwość używania takich łodzi po zbrodni, tak? To w ogóle jest niedopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa. I takiej opcji nie ma, tak? Tylko może to mieć miejsce w przypadkach dobrej widoczności w dzień, przede wszystkim w dzień. Dlaczego od 10? Dlatego, że przecież nie wszyscy wędkarze, drodzy Państwo, po pierwsze, tu znowu musieliśmy godzić te oczekiwania. Nie wszyscy wędkarze wędkują z łodzi, tak? Jest większość, śmiem powiedzieć, wędkarzy, która wędkuje z brzegu, bądź pomocą. Oni chcieliśmy im zapewnić to minimum też spokoju wędkowania w tych godzinach rano. Po drugie, okres turystyczny, okres sezonu turystycznego, mamy turystów, którzy też chcą spokojnie pospać, tak? Czyli rano nie chcieliby być pewnie budzeni poprzez pływające łodzie z silnikami spalinowymi, chociaż trzeba powiedzieć, że te silniki, o których my tutaj mówimy, to nie są silniki, które emitowałyby jakieś duże porcje hałasu. Bo to jest następny aspekt hałas, który braliśmy pod uwagę, tak? I sprawdzaliśmy tutaj, jak na dzisiaj wyglądają kwestie jakości tych silników, tak? Jakie hałasy emitują. Następny aspekt, który musieliśmy tutaj wziąć pod uwagę i pogodzić z oczekiwaniami na przykład ekologów, to jest kwestia zanieczyszczenia środowiska.
zarówno powietrze, jak i wody. I tutaj znowu muszę Państwa uspokoić, że sprawdzaliśmy raporty, które były w Polsce wykonywane dotyczące użytkowania tego typu łodzi i silników, z takimi silnikami. I mogę tutaj powiedzieć, że wynika z nich, że nie ma tutaj istotnego zagrożenia dla środowiska, zarówno dla wody, jak i dla powietrza. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego też, że takie hura optymistyczne podejście do tematu tego w sensie, że pływające motorówki nadleją wodę dodatkowo i tak dalej, też nie są do końca prawdą, tak? Bo nie ma istotnego wpływu na powietrzanie wody, używanie tego typu silników, tak? Zwłaszcza jeżeli są to wody, akweny o wodach, które nie są głębokimi akwenami, tak? Więc, drodzy Państwo, tu trzeba było po prostu gdzieś to wszystko wypośrodkować. Ta uchwała może nie jest idealna, ale próbowaliśmy ten efekt osiągnąć. Następnie muszę Państwu powiedzieć, że umówiliśmy się jako radni, że zweryfikujemy tą naszą decyzję po roku obowiązywania tej uchwały, jeżeli wojewoda jej nie zakwestionuje. I wtedy ewentualnie, a nawet wcześniej, jeżeli będzie taka potrzeba, podejmiemy kolejną uchwałę modyfikującą tą, którą podjęliśmy. Chociażby w kontekście tych godzin, które takie kontrowersje wzbudziły. Ale podkreślam jeszcze raz, to nie jest uchwała, to nie jest udogodnienie wprowadzone dla jednej grupy społecznej. To jest dla ogółu społeczeństwa, tak? Czyli interesy uwzględniliśmy tych, którzy się opalają, którzy pływają w wodzie, interesy tych, którzy lubią pływać łodziami z silnikami, interesy wędkarzy tych, którzy wędkują z pomostu, wędkarzy tych, którzy wędkują z łodzi i w końcu ekologów, tak? Te wszystkie interesy musieliśmy pogodzić w tej uchwale. I to, Panie Przewodniczący, tyle odnośnie tej uchwały. Będziemy na pewno reagować, jeżeli by się okazało, że jest coś nie tak. Jeszcze odnośnie kwestii bezpieczeństwa, również sprawdziliśmy statystyki dotyczące wypadków ewentualnych z udziałem takich łodzi i muszę Państwu powiedzieć, że są to statystyki bardzo optymistycznie, jak tam podawano w wielu opracowaniach. Wypadki przy używaniu tego typu łodzi zdarzają się raz na rok, jedna łódź bądź raz na półtora roku, czyli one generalnie z statystycznego punktu widzenia są nieistotne.